tym nagraniu pokażę Ci, jakie przybliżenia możesz zastosować w momencie, kiedy masz do czynienia z wysoką wartością stałej równowagi reakcji chemicznej i mało zmieniającym się stężeniem substratów w trakcie reakcji. Jeśli rozmawiamy o wysokiej wartości stałej równowagi, to mam na myśli rząd wielkości 10 do 4 albo większy. W poprzednim nagraniu przedstawiłam Ci prostszą sytuację, a mianowicie jak stosować przybliżenia dla małego x, czyli dla małego stężenia zmieniającego się w trakcie reakcji, w momencie gdy stała równowaga reakcji jest niska, czyli jej rząd wielkości nie przekracza 10 do minus 4. Jeśli mamy do czynienia z wysoką wartością stałej równowagi reakcji chemicznej, to licznik w równaniu związanym z prawem działania mas jest wysoki, natomiast mianownik ma małą wartość. Oznacza to, że preferowanym kierunkiem reakcji jest tworzenie produktu, dzięki czemu uzyskujemy w stanie równowagi wysokie stężenie produktu przy stosunkowo niskim stężeniu substratu. Innymi słowy, niemal cały substrat w trakcie reakcji przereagował, dając produkt. Rozważmy jakiś przykład, w którym przedstawię Ci, jak stosować przybliżenie małego stężenia zmiennego przy wysokiej wartości stałej równowagi reakcji. Rozważmy reakcję tlenku azotu 2 z cząsteczkowym chlorem. Produktem w tej reakcji jest chlorek nitrozylu. Stała równowaga reakcji wynosi 6,25 razy 10 do 4. Jeśli rząd wielkości stałej równowagi reakcji jest tak wysoki, powinniśmy móc użyć przybliżenia małego x. Do reakcji użyto substraty o stężeniu 2 mol na decymetr sześcienny. To zadanie jest dość skomplikowane. Aby dobrze je rozwiązać, najpierw trzeba założyć, że substraty reagują ze sobą tak, że substrat limitujący reaguje w 100%. Pokażę Ci, co się stanie, gdy tego nie uwzględnimy w obliczeniach. Rozwiążemy najpierw ten przykład tak samo jak przypadek dla małej wartości stałej równowagi reakcji chemicznej. Kiedy w układzie pozostaje praktycznie 100% substratów i powstaje znikoma ilość produktu. Rozpiszmy, jak zmieniają się stężenia poszczególnych reagentów. W treści zadania nie jest nic powiedziane na temat początkowego stężenia produktu, więc zakładamy, że wynosi ono 0 mol na decymetr sześcienny. Przed reakcją stężenie tlenku azotu wynosi 2 mol na decymetr sześcienny, chloru tak samo, a stężenie chlorku nitrozylu wynosi 0 mol na decymetr sześcienny. W trakcie reakcji powstaje 2x produktu, w związku z czym rozkłada się 2x tlenku azotu 2 i 1x chloru. Na każdy użyty mol tlenku potrzebujemy 1 mol chloru i powstaje 2 mole chlorku. Zgodnie z tym, co jest napisane, w stanie równowagi stężenie tlenku azotu wynosi 2 mol minus 2x. Stężenie chloru wynosi 2 mol minus x, a stężenie chlorku wynosi 2x. Wstawmy te wartości do wyrażenia na stałą równowagę reakcji chemicznej. Stała równowaga tej reakcji jest równa stężeniu równowagowemu chlorku nitrozylu podniesionemu do kwadratu i podzielonemu przez iloczyn stężenia równowagowego tlenku azotu 2 podniesionemu do kwadratu i stężenia równowagowego chloru. Teraz, jeśli założymy, że wartość x jest zaniedbywalnie mała, możemy zastosować następujące przybliżenie. 2x jest o wiele mniejsze od 2, więc 2 minus 2x w przybliżeniu wynosi 2. Podobnie 2 minus x w przybliżeniu wynosi 2. Otrzymujemy. Stała równowaga reakcji chemicznej jest równa 2x podniesione do kwadratu dzielone przez 2 do kwadratu razy 2. Po skróceniu 2 do kwadratu z licznika i mianownika otrzymujemy, że k równe jest x kwadrat dzielone przez 2. W takim razie x wynosi pierwiastek kwadratowy z 2 razy stała równowaga reakcji chemicznej. To absolutnie nie daje nam małego x. Założyliśmy tutaj, że x jest o wiele mniejsze od 2, a uzyskany wynik zupełnie na to nie wskazuje. Co więcej, przy tak wysokiej wartości stężenia przejściowego otrzymalibyśmy nagle ujemne stężenie substratów, co jest niedopuszczalne. Przyjęte założenia są błędne. Zastanówmy się zatem, jak poprawnie rozwiązać to zadanie. Najpierw załóżmy, że reakcja przy tak wysokiej wartości stałej równowagi początkowo zachodzi niemal w 100% z wytworzeniem produktów. W takim razie substraty przereagują w możliwie największej ilości.
Patrząc na stechiometrię reakcji, substraty reagują ze sobą w stosunku molowym 2 do 1. Więc jeśli weźmiemy do reakcji po 2 mole każdego z reagentów, to przereaguje 1 mol cząsteczek chloru, w wyniku czego powstają 2 mole chloru. Więc naszym etapem początkowym będzie właśnie sytuacja po całkowitym przereagowaniu substratów, po którym w układzie znajduje się 0 moli tlenku azotu 2 i pozostały 1 mol cząsteczek chloru, a także 2 mole produktu. Ten produkt będzie się częściowo rozpadał w stosunku 2 do 1 do 2. O tym znów mówi stechiometria reakcji chemicznej. W takim razie mamy tu 2x odtwarzającego się tlenku, 1x cząsteczek chloru i minus 2x rozpadającego się produktu. W stanie równowagi otrzymujemy 0 plus 2x cząsteczek tlenku, 1 plus x cząsteczek chloru i 2 minus 2x cząsteczek chlorku. Teraz mamy już dobre założenia dla wysokiej wartości stałej równowagi reakcji chemicznej. W naszej mieszaninie równowagowej znajduje się praktycznie sam produkt i to, co było użyte w nadmiarze i nie przereagowało w całości, czyli cząsteczki chloru. Teraz wstawmy te wartości do wyrażenia na stałą równowagę reakcji chemicznej i obliczmy, ile wynosi x. Zastosujmy przybliżenie małego x. X jest zaniedbywalnie małe w porównaniu z podanymi wartościami liczbowymi, czyli x jest wiele mniejsze niż 2 i 1. Wyrażenie w liczniku bez większego błędu możemy zapisać jako 2 do kwadratu, natomiast w mianowniku 1 plus x będzie bliskie 1. Stała równowaga reakcji chemicznej wynosi 2 do kwadratu dzielone przez 2x podniesione do kwadratu. Stała równowaga reakcji chemicznej wynosi 1 przez x kwadrat. W związku z tym x wynosi pierwiastek kwadratowy z 1 przez k. X wynosi 4 razy 10 do minus 3. Zweryfikujmy wynik. Pierwsza sprawa, x na pewno jest mniejszy od 2 czy też od 1. Kolejna rzecz to zobaczmy, czy po jego wstawieniu do wyrażenia na stałą równowagi dostaniemy tą samą wartość stałej równowagi. Po przeliczeniu otrzymaliśmy zbieżną wartość stałej równowagi reakcji chemicznej. W takim razie nasze przybliżenie małego x jest poprawne.